przyjrzyjcie się na sam początek, jak on wygląda po 2 tygodniach. Poprawiałem go 2-krotnie. Jak widzicie, taki jest troszkę, taki trochę podmęczony, nie? Nie działo się tutaj, nie mieliśmy żadnej wichury czy jakiegoś czegoś takiego poważnego. 2 razy padał, była mocna ulewa. Natomiast pomimo tego, że go rozbijałem jakoś, nie wiem, ten tropik tak gdzieś nie do końca tak pasuje idealnie. Jeżeli rzucicie z powrotem okiem na ten drugi namiot, to widać, że on jakby cały czas trzyma tą bryłę. Tropik w nim jest cały czas napięty. No dobrze, tam gdzieś z tyłu się poluzowało, ale przód, boki cały czas są napięte. W tym namiocie, jak widać, ta szmata tutaj zewnętrzna troszkę się zrobiła luźniejsza, pomimo tego, że jak powiedziałem, 2-krotnie wszystkie namioty w trakcie obozu wspinaczkowego poprawiałem. Zajrzyjmy do środka. Znowu, do naszej dyspozycji dosyć niewielkich rozmiarów przedsionek. Może zmieszczą się tu buty, a i tak niezbyt wysokie, ale są to namioty letnie, więc też nie musimy się tu martwić wielkością jakiegoś obuwia zimowego. Po wejściu do środka. Ponownie, w moim odczuciu ten namiot jako trójka jest najmniejszym namiotem z całej serii, czy z całego kompletu, który posiadamy. Jest on nominalnie 3-osobowy, ale tego miejsca zmieszczą się tu 3 osoby, bez problemu, ale jakby tamte namioty są takiej wielkości 3+. Ten jest taką definitywnie tylko i wyłącznie trójeczką. Co mamy tutaj do dyspozycji z bajerów? Ano, tu mamy możliwość zawieszenia sobie czegoś pod sufitem. W 2 poprzednich też takie rzeczy były, także nie ma tutaj jakiegoś ewenementu. Jeżeli chodzi o system wentylacji latem, zwróćcie uwagę, że ta boczna ściana częściowo jest moskitierą, częściowo jest to pełny materiał,